Mieliście kiedyś takie dziwne uczucie, jakby coś wlazło wam pod łopatkę i nie możecie tego rozmasować, nie możecie tego rozciągnąć i przy każdym ruchu, nawet przy głębszym wdechu, czujecie, że coś tam pod tą łopatką jest? Myślę, że część z was miała ten problem i w dzisiejszym materiale postaram się pokazać wam, skąd się to bierze i co wy w warunkach domowych możecie zrobić, by tego problemu się pozbyć. Czynników, które doprowadzają do wystąpienia takiego bólu, jest wiele. Może to być nadmierna kifoza odcinka piersiowego, czyli nasza zgarbiona sylwetka, czy też ciągłe siedzenie przed komputerem, no bo niestety, żeby pisać na komputerze, rzadko ktokolwiek z nas siedzi ładnie wyprostowany i ma tą klawiaturę tutaj w pobliżu. Najczęściej jesteśmy wyciągnięci tutaj do przodu do klawiatury, pracujemy daleko myszką, więc nasz odcinek piersiowy cały czas jest w takim lekkim rozciągnięciu, ale mogą do tego też doprowadzić jakieś potreningowe przeciążenia, naciągnięcia mięśni. I to wszystko i pewnie wiele innych różnych czynników może się razem złożyć na wystąpienie takiego dziwnego bólu kłucia pod łopatką. Zanim jednak przejdziemy do tego, co wy możecie zrobić dla siebie, jeżeli ten film wam nie pomoże, ból ten dalej będzie występował, może warto zainteresować się nie tylko wizytą u fizjoterapeuty, który manualnie zadziała troszeczkę lepiej niż podane tutaj domowe sposoby, ale może szczególnie kobiety zainteresować się wizytą u kardiologa, bo taki ból kłucia, szczególnie z lewej strony, z której mamy serce, może świadczyć o jakichś problemach kardiologicznych. Nie chcę nikogo straszyć, ale jeżeli ten ból nie będzie mijał, warto się tematem po prostu zainteresować dla własnego bezpieczeństwa i spokoju. A teraz, przechodząc już do konkretów, co dokładnie powoduje nam ten ból, co jest przyczyną? Bardzo często przyczyną jest punkt spustowy, punkt bólowy znajdujący się na mięśniu równoległobocznym. Mięsień ten rozchodzi się między brzegiem przyśrodkowym a odcinkiem piersiowym kręgosłupa. Pracuje nam we wszystkich tych ruchach wiosłowania, kiedy na przykład przyciągamy gumę stojąc, czy wiosłujemy hantelkami, czyli w ruchu tak zwanej retrakcji stawu ramiennego. Łopatka czynnościowo połączona jest z naszym ramieniem, więc kiedy my wysuwamy barki do przodu, łopatka razem z tymi barkami wysuwa się na boki i do przodu. Przy takiej postawie ten mięsień jest cały czas w rozciągnięciu i stąd mogą brać się tam różne bóle. Ale żeby nie było za prosto, że to wina tylko i wyłącznie jednego mięśnia, razem z mięśniem równoległobocznym, przeciążeniem i powstawaniu wielu punktów spustowych ulega mięsień podgrzebieniowy. On znajduje się na naszej łopatce i łączy łopatkę bezpośrednio ze stawem ramiennym. Czyli znowu mamy to, że kiedy wysuwamy barki do przodu, garbimy się, mamy złą postawę, może to powodować ból nie w ramieniu, a właśnie z tyłu pleców. I w drugą stronę, czasami właśnie przeciążenia też z tyłu na plecach mięśnia równoległobocznego, a bardziej podgrzebieniowego czy też nadgrzebieniowego, mogą powodować jakieś objawy bólowe tutaj z przodu w obrębie ramienia. Niepoprawna postawa, nadmierne napięcie, przeciążenia, nasz styl życia może wpływać właśnie na rozwój objawów bólowych w obrębie łopatki. Czasami w gabinecie śmieję się, że ból w mięśniu podgrzebieniowym jest domeną osób pracujących manualnie, jakieś kosmetyczki, fryzjerki, czy właśnie też księgowe, osoby, które pracują bardzo dużo z rękoma wysuniętymi do przodu, bo ten mięsień właśnie przy takiej pozycji wysuniętej do przodu mocno jest rozciągnięty i tutaj dochodzi do przeciążeń i może dochodzić do rozwinięcia się objawów bólowych. Czyli mamy nasze dwa mięśnie, które mogą być najprawdopodobniej powodem właśnie tych objawów bólowych, jakby coś wlazło nam pod łopatkę. Mogą to być też inne mięśnie, ale nie chcę się tutaj za bardzo nad tym rozwodzić, bo najczęściej są to właśnie te dwa i na nich się skupimy i zobaczycie na sobie, czy to wam pomoże. Czasami joga, rozciąganie, techniki oddechowe czy leżenie na macie do akupresury to za mało, więc jeżeli tylko macie możliwość, to zaopatrzcie się w piłeczkę. Może to być piłeczka do zabawy z psem, wtedy macie dwa w jednym, a dzięki niej możecie troszeczkę lepiej niż zwykłym rollerem zadziałać bardziej punktowo w danym miejsce, czyli na te nasze punkty spustowe na mięśniach. To są małe mięśnie, więc ta piłeczka też troszeczkę lepiej do nich dojdzie. To, co możecie zrobić dla siebie z piłeczką, jest naprawdę bardzo proste. Umieszczamy ją mniej więcej właśnie na przebiegu mięśnia, między łopatką a kręgosłupem. Najpierw bardziej w tej górnej części, później możecie piłeczkę przesunąć i jeździmy sobie spokojnie góra-dół. Delikatne ruchy z delikatnym naciskiem. To, jak mocno opieracie się na ścianę, determinuje to, jak mocno naciskacie sobie na dane punkty na mięśniu. Możecie też rękę dać delikatnie do przodu, odsuniemy troszeczkę łopatkę, mięsień nam się delikatnie rozciągnie i wtedy tutaj można sobie na nim pracować. Jeżeli znajdziecie jeden punkt, właśnie ten punkt spustowy, który boli was najbardziej, postarajcie się rozluźnić rękę, przycisnąć się w tym punkcie i chwileczkę tak postać i poczekać, aż troszeczkę to odpuści, znaleźć kolejny punkt, docisnąć,
i postać chwileczkę, aż ten ból się troszeczkę zmniejszy. No, taka ciekawostka obok. Czasami, kiedy jestem w domu i moja mama właśnie, stąd się wzięło w ogóle to powiedzenie, że coś mi wlazło pod łopatkę, bo to moja mama i babcia używają go najczęściej. I kiedy odwiedzam dom rodzinny, no to wiadomo, że staram się wszystkim w domu pomóc ich bólami. I czasami wystarczy znaleźć jeden punkt na mięśniu równoległobocznym, ucisnąć go chwilkę kciukiem, potrzymać i wszystko przychodzi. Wy możecie zrobić to sami właśnie piłeczką. Z siłą nie przesadzajcie. W skali od 1 do 10 w waszej skali bólu pracujecie sobie na bólu 7, max 8. Nie możecie doprowadzać tutaj do 10, 11, bo wasze ciało po prostu zacznie się bronić przed tym bólem, a my chcemy, żeby ono się rozluźniło i żeby ból nam przeszedł. Ja najczęściej ten punkt spustowy mam troszeczkę niżej i to jest takie przyjemne. Jeśli chodzi o mięsień podgrzebieniowy, piłeczkę ustawiamy troszeczkę bardziej z boku, właśnie na naszej łopatce. To może być mniej przyjemne. Tutaj możemy sobie działać bardziej góra-dół. Można też jeździć na boki. Zobaczcie, co lepiej na Was działa, co boli Was bardziej. I to są te dwa miejsca, które warto sobie przemasować. Koło 2 minut jeździcie sobie po jednym miejscu, szukacie miejsc, które bolą Was bardziej. I nawet jeżeli boli Was jedna strona, zawsze róbcie na obydwie, bo to, że ból znajduje się z jednej strony, nie znaczy to, że tylko jedną stronę macie przeciążoną. Jeżeli jesteście też szczęśliwymi posiadaczami rollera, on też tutaj nam się przyda. Kładziemy się na plecy, roller układamy sobie mniej więcej poniżej linii łopatek, czyli kiedy ja położę się na rolce, to mogę spokojnie rękoma poruszać i czuję, że moje łopatki są nad rollerem. I teraz układam sobie ręce na klatce, żeby troszeczkę odsunąć łopatki od kręgosłupa, żeby rolka mogła w ogóle dojść do naszego mięśnia równoległobocznego. Biodra idą delikatnie nad ziemię i masujemy sobie w te i z powrotem po odcinku piersiowym kręgosłupa. Tutaj też fajnie nam się ten mięsień równoległoboczny rozmasuje. To, co dodatkowo jeszcze możemy tutaj zrobić, to delikatnie otworzyć naszą klatkę. Jeżeli mamy właśnie pracę siedzącą, cały czas leciutko się garbimy, to nasz odcinek piersiowy jest właśnie w tej nadmiernej kifozie. Jeżeli chcemy go troszeczkę przeprostować, na rolce możemy to zrobić bardzo delikatnie. Ważne, żeby tutaj brzuch był mocno napięty, żeby nie wyginać odcinka lędźwiowego. Układamy sobie rolkę w 3 różnych miejscach. Najpierw właśnie delikatnie poniżej łopatek, nie za nisko, żebyśmy czuli, że to nie jest na odcinku lędźwiowym, tylko na piersiowym, czyli do momentu, kiedy czujemy mniej więcej nasze żebra, to jest najniżej, jak możemy to ustawić. Ja polecam 3 poziomy właśnie, trochę poniżej łopatek najpierw. Dajemy sobie ręce na klatkę na początek, bierzemy głęboki wdech i z wydechem wysuwamy się do tyłu. Jeżeli to będzie dla Was łatwe, możemy połączyć to z ruchem rąk za głowę. Zjeżdżamy delikatnie niżej. Jesteśmy teraz wyżej na kręgosłupie, znowu bierzemy wdech i z wydechem wyciągamy się do tyłu. Możemy się na sekundkę zatrzymać na tej pozycji. Znowu delikatnie niżej. Wdech i z wydechem. Pilnujemy, żeby nie wypuszczać żeber bardzo do góry i nie wyginać odcinka lędźwiowego. Bardzo przykro mi to powiedzieć. Niektóre osoby pewnie będą zawiedzione, ale do tego wszystkiego, oprócz masowania plecków, bardzo ważna jest tak zwana edukacja pacjenta. Czyli musimy nauczyć się eliminować czynniki, które doprowadzają do naszego bólu. Więc jeżeli jest to naciągnięcie potreningowe, zastanowić się, czy technika naszego treningu jest poprawna, czy nie przesadzamy z danym ruchem, który obciąża nam mięśnie. Jeżeli jest to spowodowane naszą pracą siedzącą cały czas w jednej pozycji, to może zastanowić się nad tym, żeby wprowadzić więcej ruchu, żeby w trakcie pracy co jakiś czas poruszać się, wstać, wyciągnąć chociaż ręce w jedną, w drugą stronę. U mnie na kanale znajdziecie rozciąganie na krześle, którego nie musicie robić całego naraz. Możecie to w ciągu toku pracy podzielić sobie na mniejsze części i w ten sposób wprowadzić chociaż odrobinkę ruchu w ciągu tych 8-10 godzin pracy. Na koniec jeszcze raz przypomnę, nie jest to film, który Was wyleczy. Jeżeli objawy nie miną w ciągu kilku dni, zainteresujcie się tematem troszkę bardziej, spróbujcie wybrać się na wizytę do fizjoterapeuty albo też do kardiologa. Dajcie znać w komentarzach, czy ten problem Was dotyczył i czy udało mi się Wam pomóc. Sprawdźcie też moje konto na Instagramie, bo tam stawiam trochę inne treści niż tutaj. A jeśli chcecie podziękować mi za tę działalność tutaj na YouTubie i wesprzeć mnie troszeczkę w dalszym tworzeniu treści, możecie zostać moim patronem. W opisie tego filmu wstawiam Wam link do mojego konta na Patronite, gdzie
jedną filiżanką kawy miesięcznie możecie wesprzeć moje dalsze działania. Jako moi patroni możecie wpływać na to, jakie treści się tutaj pojawiają, jakie treningi byście chcieli widzieć lub jakie materiały edukacyjne, więc odsyłam Was na mojego Patronite'a. Pamiętajcie zasubskrybować ten kanał i zobaczyć też filmy treningowe lub inne filmy edukacyjne. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!